Cześć wszystkim, witam się z Wami ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym tagiem, tym razem z magiczną księgarnią BookTag. Zostałam do tego tagu nominowana przez Alicję z Alien Books, także dziękuję Ci serdecznie za nominację. Oczywiście wszystkie linki zostawiam Wam na dole. No i cóż, przechodzimy do pytań. Ulubiona księgarnia w Twoim mieście? No niestety moje ulubione księgarnie jedna po drugiej plajtują. Także jedną z nich była księgarnia Słowo na rynku w Chorzowie. Był tam taki tajemniczy klimat, było bardzo ciemno, nigdy tam nie było ludzi, ale naprawdę uwielbiałam to miejsce i zawsze je odwiedzałam, nawet jeżeli niczego nie kupowałam. Także to było takie moje ulubione miejsce. No i tak samo było z księgarniami Matras. No a niestety one też teraz zakończyły swoją działalność, także no nie po drodze mi teraz z księgarniami stacjonarnymi niestety. Ulubiona sieć księgarni? No Matrasów już nie ma, także zostały mi Empiki. No, bardzo lubię w sumie Empik, ale rzadko tam kupuję ze względu na ceny, chyba że z tą specjalną kartą mój Empik, to tak na przykład nieraz kupiłam coś na promocji minus 50%, także wtedy się naprawdę opłaca, tylko musicie śledzić, co tam aktualnie jest na promocji, czasami są naprawdę wspaniałe rzeczy, także trzeba po prostu mieć ten dryg do interesu, a ja go mam, także... Bardzo lubię Empik, lubię tam nawet sobie pochodzić, pooglądać książki, ale też płyty, jakieś gry, także lubię to miejsce. Największa ilość książek kupiona dla siebie jednorazowo. Było to chyba w tym ogromnym unboxingu z taniej książki, bo tam kupiłam 14 książek, także to jest chyba mój rekord. Najlepszy, najbardziej pomocny księgarz. Kiedyś byli to księgarze w Matrasie, ale teraz już i tak nie potrzebuję pomocy księgarza, bo ja wiem więcej od księgarzy. Taka jest prawda, bo siedzę po prostu w tej społeczności książkowej i na BookTubie, na Bookstagramie, na Goodreads, na blogach, tak naprawdę wszędzie. Także wiem więcej od księgarzy. To jest i śmieszne, i przykre zarazem, dlatego że pracują tam czasami ludzie, którzy nie wiedzą, kim jest na przykład taki pisarz jak, no nie wiem, Słowacki. Także to jest trochę przerażające, bo idą tam ludzie, którzy szukają tylko pieniędzy, szybkiego zarobku, a w ogóle czasami nie mają nic, ale to nic wspólnego z książkami. Także z tym powinni coś zrobić, bo to my powinniśmy dostawać tam posady. Ulubione miejsce w księgarni. Chyba jest to piętro Empika, dlatego że tam, w jednym przynajmniej z nich, jest coś takiego, że są krzesełka, jakieś tam fotele, jakby taka strefa ciszy i można sobie przeczytać na przykład gazetę, czy coś, co sobie tam kupimy, czy weźmiemy z domu, nie wiem jak to działa, ale w każdym razie tam zwykle jest cisza i spokój i bardzo fajny klimat, także muszę to kiedyś wypróbować. Książka, którą kupiłeś, przeczytałeś tylko dzięki wizycie w księgarni. Jak byłam młodsza, to było to wiele książek, dlatego że wtedy to było jedyne moje źródło informacji książkowych. A z takich ostatnich, to szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, dlatego że już długo siedzę na BookTubie i wiem, co się dzieje w książkach. A wcześniej to chyba były tylko takie książki, które komuś prezentowałam i potem sama zapragnęłam sobie je kupić, także tak chyba było z Talonem. Tak, bo to była dobra książka, którą polecił mi księgarz i ja byłam zaintrygowana i potem pamiętam, że też sobie kupiłam tę książkę i bardzo mi się spodobała. Księgarnia internetowa czy stacjonarna? Obecnie oczywiście internetowa ze względu na ceny, na dostępność, no i po prostu na to, że te księgarnie istnieją, tak? Bo ostatnio moje stacjonarne księgarnie plajtują. Także, no, co zrobić, ale chyba wszystko teraz będziemy mogli kupować w internecie i coraz mniej będzie takich sklepów, w których będzie potrzebna pomoc księgarzy i tak dalej. Także myślę, że księgarnie internetowe to jest przyszłość. Co jest najważniejsze w dobrej księgarni? Myślę, że taki spokój. Mam na myśli to, że nie wbijają tam po prostu tacy niepowołani ludzie.
po których po prostu od razu wiadomo, że nawet nie czytają książek ani nic w tym rodzaju. Zachowują się okropnie, są głośni, przeglądają byle jak te wszystkie rzeczy, książki i tak dalej. Widać po prostu, że nie są to ludzie zainteresowani tym tematem. Nie wiem, ja przynajmniej od razu potrafię rozpoznać takiego człowieka. Także nie lubię czegoś takiego. I w mojej księgarni wstęp takim ludziom byłby wzbroniony. Co jest jeszcze ważne? No na pewno mili, uprzejmi i kompetentni księgarze, którzy potrafią pomóc, ale nie są też tacy, jakich ja zawsze spotykam. Czyli wchodzę ledwo do księgarni, jestem w niej 10 sekund, podchodzę dopiero do półek, a już mnie chwyta księgarz i już mi wciska tu jakąś promocję, tu pyta o pomoc. Ja mówię uprzejmie, że nie, dziękuję. No i dobrze, dlaczego za 5 minut znowu podchodzi do mnie ta sama osoba i znowu pyta, czy w czymś nie pomóc, czy może nie chciałabym takiego, a takiego innego jeszcze rabatu, a może tutaj bym przeczytała taką książkę, a może jeszcze w czymś pomóc? Na pewno nie. I tak po 10 razy. I tak jest nie tylko w księgarniach, ale i w sklepach. No naprawdę, czy ja nie wyglądam na osobę, która sobie sama poradzi? No zastanówmy się, drodzy księgarze. Jak powinna wyglądać twoja wymarzona księgarnia? Myślę, że miałaby wiele pięter, bo ja uwielbiam takie wielopiętrowe budynki. Na dole byłyby bestsellery, myślę, że tak. A bardziej wytrawny czytelnik wiedziałby, że trzeba się udać na wyższe piętra. Tam mielibyśmy już rozłożone książki według gatunków. Na jeszcze wyższych piętrach byłaby taka ala czytelnia. Różne sofy, pufy. Dodatkowo mała kawiarenka. Leciałaby cichutko bardzo dobra muzyka, jazzowa, przyznajmy na to. No i myślę, że ja bym rządziła tą księgarnią i byłabym taką panią, która wszystko tam ogarnia, potrafi doradzić zarówno w kwestii wyboru książek, ale i w takich sprawach czysto organizacyjnych. Miałabym paru sprawdzonych pracowników, nie byłaby to jakaś ogromna liczba, ale myślę, że bym miała taki sprawdzony zespół, który po prostu by mi pomagał zarządzać tym całym interesem. Myślę, że by to była super naprawdę praca. Czy wyobrażasz sobie świat bez księgarni stacjonarnych? Myślę, że sobie wyobrażam. Bardziej bym sobie nie wyobrażała świata bez bibliotek, bo jednak biblioteki mają lepszy klimat niż księgarnie. Takie jest moje zdanie. Ale mimo wszystko księgarnie powinny istnieć, żeby więcej ludzi po prostu dowiadywało się o książkach, nawet przypadkowo. I to bardzo dobrze, bo jedna książka potrafi wiele zmienić w życiu człowieka i potrafi go właśnie nawrócić na te ścieżki czytelnicze. Także ja mam nadzieję, że księgarnie stacjonarne mimo wszystko przetrwają i że będą po prostu namawiać jakby ludzi do czytania. Po prostu sam marketing dużo w dzisiejszych czasach znaczy, dużo potrafi zdziałać, także myślę, że w najbliższych przynajmniej latach tak całkowicie te księgarnie nie znikną, to by było raczej niemożliwe. Będzie może ich mniejsza ilość, ale będziemy stawiać na jakość. No i oczywiście księgarnie internetowe będą się coraz bardziej rozrastały, no i będą miały coraz lepsze ceny, coraz lepszy asortyment, no i będą sprawniej działały, tak myślę. Także dziękuję Ci jeszcze raz, Alicja, za otagowanie mnie i ja chciałabym dalej posłać w świat ten tag i tym razem chciałabym nominować Carrie z Coral Intense, także mam nadzieję, że zrobisz ten filmik i będzie Ci się miło odpowiadało na pytania. Tymczasem ja się z Wami już żegnam, nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka, subskrypcji, łapeczki w górę, no i napiszcie mi komentarz, możecie odpowiedzieć na któreś z pytań. No i tak, zapraszam Was na inne stronki moje społecznościowe, jeżeli byście mieli jakieś pytania, to wiecie gdzie się kontaktować ze mną, także ja już nie przedłużam, dziękuję Wam za zobaczenie tego filmiku i pa pa!